Witamy na pokazach marki Deutzfahr. Pokazy pracy ciągników rolniczych Deutzfahr Agrotron. Seria 6, seria 7, seria 9. Przekrój mocy od 160 do 340 koni. Prezentujemy na polu pokazowym walory użytkowe ciągników marki Deutzfahr, systemy sterowania, które wspomagają operatora, które pomagają wykonywać pracę z różnego rodzaju maszynami, systemy sterowania funkcjami ciągnika na uwrociach, układ precyzyjnego sterowania z AgroSky z automatycznym prowadzeniem maszyny. Na pokazach zaprezentowaliśmy także nowy układ napędowy RC Shift w serii 6, model 6215 RC Shift. To także Agrotron wyposażony w skrzynię biegów mechaniczną, ale zrobotyzowaną, z automatycznym układem i sterowaniem zmianą przełożeń półbiegami i biegami głównymi. Model RC Shift oferuje 4 tryby pracy układu napędowego, w tym tryby automatyczne, które w pełni automatyzują zmianę biegów głównych i półbiegów pod obciążeniem. Oprócz tego ekonomiczny silnik Deutz, 6-cylindrowy, 6-litrowy, skrzynia biegów nowa, skrzynia produkowana przez firmę ZF, skrzynia 5-biegowa z 6 półbiegami. Co ważne i co ciekawe, ta skrzynia umożliwia jazdę z prędkością maksymalną 40 km na godzinę, przy obrotach silnika ograniczonych do 1200 obrotów na minutę na obrotomierzu, a więc ekonomia eksploatacji, niższe zużycie paliwa, to jest to, co oferuje nowy układ napędowy RC Shift. Wydajna hydraulika z pompą o zmiennej wydajności do 160 litrów na minutę i 7 owodów sterowanych proporcjonalnie w pełni zaspokajają potrzeby użytkowników w zakresie napędu i współpracy ciągnika z różnego rodzaju maszynami. Model RC Shift wyposażamy w kabinę Maxi Vision, a więc najwyższa półka jeśli chodzi o komfort użytkowania i komfort jazdy takim ciągnikiem. We wszystkie systemy sterowania, jakie obecnie oferowane są w tego rodzaju maszynach, różne wersje podłokietnika w zależności układu napędowego, iMonitor 8 albo 12-calowy, systemy sterowania automatycznego, układ klimatyzacji, w tym klimatyzacji automatycznej. To wszystko pomaga rolnikowi, pomaga użytkownikom, właścicielom tego rodzaju maszyn wykonywać pracę z pełną wydajnością.